sponsorem programu Twoje M jest Inwest Nieruchomości. Przed telewizory zaprasza Państwa sponsor programu, firma Bokaro. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu mieszkanie z bardzo dużym potencjałem. Mieszkanie to znajduje się w Koszalinie przy ulicy Młyńskiej w przedwojennej kamienicy. Zlokalizowane jest na drugim piętrze kamienicy. Kamienica ma oczywiście dwa piętra. Nieruchomość ta ma powierzchnię 103 metrów kwadratowych, składa się z 4 pokoi i przygotowana jest pod standard deweloperski. To jest rzadko spotykane, aby nieruchomość przedwojenna została wyremontowana, ale właściciel postanowił zostawić aranżację i decyzję o tym, jak będą wyglądały kafle, kuchnia, łazienka potencjalnemu nabywcy. Jak już Państwu wspominałam, mieszkanie jest po częściowym remoncie doprowadzone do stanu deweloperskiego. To oznacza, że na podłogach znajduje się płyta OSB, wymienione są wszystkie instalacje wodne, energetyczne, kanalizacyjne, gazowe. Na ścianach znajduje się gładź. Mieszkanie wyposażone jest we własne ogrzewanie gazowe. Jest również zainstalowany nowy piec gazowy, dwufunkcyjny. Powierzchnię, jeden około 24 metrów, drugi 21, trzeci 19 i czwarty 12 metrów kwadratowych. W mieszkaniu jest też bardzo duży, prawie 9-metrowy przedpokój, w którym można umieścić szafę zabudowaną typu komandor, natomiast łazienka i kuchnia pozostaje do aranżacji przyszłego właściciela. Nieruchomość, którą dzisiaj Państwu prezentuję, ma znakomitą lokalizację. Znajduje się w centrum miasta, jednakże trochę na uboczu. Ulica Młyńska, blisko parku, zaledwie kilka kroków mamy do parku, ale w okolicy znajdują się przystanki, sklepy, przychodnia lekarska, kościół, więc wszystko, co potrzebujemy do podstawowego funkcjonowania. Również zaletą tego mieszkania są niskie koszty utrzymania, ponieważ czynsz wynosi około 360 zł do wspólnoty. W dzisiejszym odcinku zaprezentowałam Państwu mieszkanie położone w kamienicy, ale przygotowane i częściowo wyremontowane, dokładnie właściwie w stanie deweloperskim. I stwierdziłam, że jest to świetny pomysł na to, żeby Pani Joasia znalazła pomysł na to, aby wykończyć świetnie łazienkę. Witam Pani Joanna. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku myślę, że pozostawiłam Pani pełne pole do popisu. Dokładnie tak. A widząc to mieszkanie, pierwsze co wpadło w ogóle do głowy, to ten piękny piec kaflowy, na którym próbowałam się wzorować i oddać tą całą jakby duszę tego mieszkania, zrobić to w takim stylu retro. No tak, piec kaflowy nadaje klimatu. Dokładnie tak, takiego charakteru, nie? Dokładnie. I w tym stylu też myślę, że to mieszkanie warto by było wykończyć. Rozpoczęłabym oczywiście to wykończenie od łazienki,
więc bardzo mnie ciekawi, jakie kafle zostały użyte, jaka w ogóle koncepcja wykończenia łazienki, czy wanna, czy prysznic, no, to dosyć intrygujące. Samo przyszło do mnie oświecenie tego, że zrobię to w płytce Stubondzina w kolekcji Elementary. Bardzo fajna płytka, stylizowana a la retro, więc będzie naprawdę super nawiązywać do tego pieca. Do koncepcji. I do całej jakby koncepcji mieszkania. Oczywiście jak ktoś pójdzie za tym przykładem, tak, że tą inspirację podchwyci. Podtrzyma. Jasne. Dokładnie tak. A jakie kolory tam w ogóle występują? Kolory, jest bazowa płytka, jest to biała płytka, tak jak wcześniej powiedziałam, jest to kolekcja Stubondzina, nazywa się Elementary, jest to biała płytka z piękną dekoracją, stylizowana na tapetę, nie tapetę, coś zupełnie tak jakby innego. Takie panele trochę. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale te cokoły, te wszystkie jakby elementy nadają jakby całej tej klasie. Zdecydowałam się na wannę, ale wannę wolną stojącą, która jakby podkręci całą koncepcję, tak? Że tym takim mocnym akcentem i elementem jest ta wanna. No tak. Wanna, ona pięknie wygląda, bo jest taka okrągła, znaczy elipsa bardziej, taki kształt takiej elipsy mi przypomina, jest wolno stojąca, nadaje charakteru, ale też te meble, które tam pod zlewem na przykład się znalazły, czy też szafka wolno stojąca, taka trochę w stylu retro. Dokładnie tak i myślę, że to jest fajnym jakby dokończeniem i taką kropką nad i całej aranżacji. Zauważyłam też w tym projekcie, że znalazła Pani miejsce na toaletę, ale też na bidet. Bidet, dokładnie tak. Łazienka daje nam taką przestrzeń, gdzie możemy sobie po prostu pozwolić na to. Mało gdzie spotykamy w blokach, tudzież w kamienicach miejsce na coś takiego, a bidet jednak jest potrzebny. A jeszcze jedno pytanie zadam. Jakie baterie zostały w takim razie użyte? Bo tutaj to też jakiś konkretny styl. Dokładnie tak. Oczywiście stylizowane, czyli retro. Retro. No to super. No taki styl retro. Myślę, że większość osób marzy o tym, żeby mieć swoje mieszkanie ciepłe, miejsce w salonie, przy kominku, ale też łazienka jest takim miejscem, gdzie możemy się zrelaksować, gdzie możemy zbudować sobie taką strefę spa. I dziś Pani Asia spróbowała zainspirować Państwa do tego, że nawet w mieszkaniu można taką strefę stworzyć. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Państwu również bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. Przed telewizory zaprasza Państwa sponsor programu, firma Bokaro. Sponsorem programu Twoje M jest Inwest Nieruchomości.